Poszukiwany między innymi za napad na policjanta, Dariusz Chwetczuk, którego, przypomnę, nasz program 997 wytropił w Stanach Zjednoczonych, kilka dni temu został zatrzymany we Francji. Dodajmy, że Chwetczuk w ostatnim czasie zasłynął jako kierowca samego Toma Cruise'a. Szczegóły wkrótce. Dla całej rodziny wielki dramat jest. I żona przeżywa to bardzo, bardzo zmieniła się. Młodsza córka przeżywa to. Też na pewno na jej całe życie będzie piętno. Witamy Państwa, licząc jak zwykle na pomoc w sprawach, które dzisiaj przedstawimy. A podejmiemy między innymi aktualny bardzo temat kibiców morderców. Jednego z nich, 19-letniego Jarosława Ostrówki, szuka podlaska policja. Prosić też będziemy Państwa o pomoc w ustaleniu sprawców usiłowania zabójstwa biznesmena z Sosnowca. Ale jako że wakacje tuż, zaczynamy od naszych przestróg i ostrzeżeń, które dziś szczególnie kierujemy do rodziców i opiekunów dzieci. Nudzi ci się trochę, prawda? Nie, babciu, ale nie ma co robić. Nie ma z kim się bawić. A ty to zaśniesz za chwilę. Ach, ciebie nic nie interesuje. W domu powinieneś zostać w ogóle. Może byśmy coś zjedli, żabciu? Ty na razie to odżywiaj się tlenem i jodem. Ty to najchętniej byś mi do tego tlenu podłączyła. Ale zamiast tego twojego dotleniania, to oddaj mi saszetkę, no. Guciu, co ty zwariowałeś? Skąd ja mogę wiedzieć, gdzie ty masz saszetkę? Czytałam cały czas. Co ty mnie posądasz o szkolne żarty? No to co? Żabciu, okradnij nas, no. Nie nas, tylko ciebie. Ludzie, złodzieje, no to szukaj, trzeba coś robić, no. Ale co pan ukradnie? Saszetkę, proszę pana. Ale kiedy? No przed chwilą. Złodzieje, no. Dziadek, nie rób za dymy. Ja widziałam złodzieja. Widziałaś złodzieja? Który to? Pokaż. No, który? Mów. Boże, no. No się, kochanie, ty mi chcesz do grobu wpędzić. Oddaj saszetkę, no. Dziadek, ale wiesz, że za znaleźne należy się nagroda? A wiem, nagroda zaraz będzie, tak! Guciu, uspokój się, oszalałeś. Żartowałem. No, daj, najpierw buzi, o, tu, tak, a potem lody. No, chodź, a ty, żaba, pilnuj dobytku, chodź. Dziadek stawia lody. No, jakieś też. Truskawkowy czy waniliowy? Waniliowy. Tak, na pewno waniliowy? Tak. Dobra, no to ile płacę? 5 złotych. Przepraszam, ogoroda? Mrożonego? Tak, pistacjowego. Dla damy pistacjowe. Ej, jak się nazywasz? Antoś, słuchaj, pobawisz się ze mną? Nie. Dlaczego? Policjantka z Miami. Miami? Nie, no tak, z dworca centralnego. Archanioł Gabriel. Nie, pan nie z kimś myli. Cześć, dziewczynko. Cześć. Jak masz na imię? A bawiłaś się kiedyś w Indian? Co ty za skosmieci? Będziesz teraz piękną Indianką z plemienia Siuksów. To co podać? Poproszę. Dziękuję bardzo. Wypłacę 4 złote. Ja zapłacę za panią. Dziękuję. Kurde, jakie nogi.
No, zdejmiemy teraz. Przestaniemy się bawić w Indian. A teraz zdejmiemy koszulkę, bo jest strasznie gorąco. I się inaczej pobawimy. Co? No przestań, Viola! Gorąco, zdejmij koszulkę! No proszę cię, zdejmij koszuleczkę! Mówię ci, nic ci się nie stanie! Jezus Maria! Boże, ja myślałem, że wpadłaś w ręce szatana. Miały być lody, a jest piekło. Nie piekło, nie piekło. Ale na szczęście nasza filmowa inscenizacja dwójkowej akcji Żyj Bezpiecznie. Pamiętajcie Państwo, na dzieci czyha nie mniej niebezpieczeństw niż na nas. Ale w przeciwieństwie do dorosłych, one są zupełnie bezbronne. Babciu, babciu, ale zrobiliśmy gucia w konia. Witam Państwa, przypominając, że w czasie letniego lenistwa często zapominamy o najmłodszych, a czasami wystarczy chwila nieuwagi, może stać się to najgorsze. Bądźmy rozsądni, rozważni i ostrożni. Przez lata tolerowaliśmy kibiców, bandytów. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Ci bandyci, te bestie, bo trudno ich inaczej nazwać, zainteresowanie piłką nożną zamienili na pałki i noże. Przez ostatnie 5 lat delikatnie nazywani pseudokibice zamordowali kilkanaście osób, a kilkaset ranili. Nikt nie prowadzi w tej sprawie dokładnych statystyk. Jeden z kibiców morderców, 19-letni Jarosław Ostrówka z Białegostoku, poszukiwany jest przez podlaską policję. Co ty tego? Taki szalik to będzie chcę w dupę stać. Co ty myślisz? O co ci chodzi? Co? 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 Co ci nie powiesz? Co? Co? Będzie, co? Będzie, co? Co? Czerwone dworze napisy. Czerwone dworze napisy. Teraz będzie dobra, no. No dobra, dobra, Jaro, uspokój się. No, spokojnie, dobra, umówmy się. Jaro. Poczekaj, umówmy się, dobra. Do końca sezonu zostaje wasze żółte tło i czerwone napisy. Jakie nie! No jak nie, ty leżą. Chodź, Dlaczego tak wstąpiłeś? No właśnie, no przyjaźń, co ja frajer jestem. Przecież gdzie będziemy się z tym dotłuchem walczyć? No co, potrzeba ci jeszcze problemu? Żeśmy to załatwić, nie? Pewnie, no kurde, wieczorem pod lateczką zlufujemy i będzie ten. Bo ja dzisiaj nie mogę, słuchaj, wyjeżdżam do Wejca. No on nie ma sprawy. Był kibicem Jagiellonii, zjeździł na mecze wyjazdowe, chodził tutaj na mecze miejscowe. Nawet trochę tam takim aktywnym kibicem był, bo jak były mecze na miejscu, tu na stadionie Hetmana, to brał ode mnie samochodu i z klubu, no, dowoził jakieś tam flagi, transparenty na mecz. Po meczu to wszystko zajmował się odwożeniem do klubu. Widzieliście, kurwa, co mu zrobili? Co zrobili robakowi? Przecież nie możemy tak tego zostawić chyba, nie? Trzeba go rozwalić! Trzeba ich złapać i trzeba im wpieprzyć! Rozwalimy! Dawaj! Zabijemy! Jagiellonia! Tak jest! Jagiellonia zawsze! Chwilę, chłopaki. Któremu z was chce siedzieć w puszce teraz? Trzeba złapać mózga grupy, pewnie ten Adrianek. Był tam? Widziałeś? Wiesz, ja za bardzo nie wiem. Ale podejrzewam, że to jest jego. Jego sprawka i jego ziomali. Babciuś, słuchaj, zmykam już, dobrze? Sekundę, pakuję ci kanapkę. Proszę bardzo, tylko pamiętaj, żebyś ją zjadł, bo jest świeża bułka. Dobrze, kochana, to... nie martw się. Trzymaj się. Lecę, bo nie zdążę. Dobrze, tylko zjedz ją, żebym gdzieś nie znalazła. Dobra. Adrian był według mnie naprawdę dobrym chłopcem. Nie miałem z nim żadnych problemów wychowawczych. Ani w szkole, ani w rejonie zamieszkania nikt na niego nie uskarżał się. Nie wdawał się w żadne jakieś tam awantury, ani w chuligaństwo. O, Jaro, zobacz, idzie. Przecież widzę. Co robimy? Spokojnie, poczekajcie. Poczekajcie, aż odejdzie trochę od domu. To było zabójstwo z premedytacją. Zabójcy
przygotowywali ten zamach do ostatniej deski, do ostatnich szczegółów, wszystko było zorganizowane, zaczaili się na niego, wiedzieli, kiedy, którędy będzie szedł, o której wychodzi z domu do szkoły. No i co, Adrianek? Co jest, chłopaki? Jakieś żarty sobie robicie, czy co? Chyba mamy do pogadania. No co, co, cwaniaki bo w kupie, tak? Co tak stoicie za nim? Chłopaki! No i co, chłopaku? Chłopaki, no... To nie jest śmieszne, poczekajcie, no. No i co teraz? Bierzcie go! Jaro! Jaro, nie wygubiasz się, sor, Jaro, no! Zapamiętaj sobie, że w Białymstoku jest tylko jedna barwa naszego klubu. Jaro! Do dziś dnia nie mogę sobie odgadnąć, za co tak naprawdę zginął. Czym on się zasłużył, że aż to go musiało spotkać. Cześć. Cześć, cześć. Ktoś go bardzo nie lubił. Dostał chłopak kilkanaście ciosów. Zginął na miejscu. Mieszkał tu ze swoją babcią, jak chcecie, to możecie z nią pogadać. Okej. Okay. Ja przepraszam panią bardzo, ale ten początek śledztwa jest dla nas bardzo ważny. Musimy zadać pani kilka pytań. Czy w związku z tym, może nam pani powiedzieć, co pani tutaj widziała? No stałam w oknie, widziałam. Bili się. A rozpoznała pani kogoś? Nikogo nie rozpoznałam, o mój Boże, nie rozpoznałam nikogo. A panowie w jakiej sprawie? No to był nasz koleżka. No co? Odpukliśmy jednego z tamtej grupy i oni chyba to zrobili w zemście. I co, znacie ich? O, ta. Pokażesz mi, jak strzelasz gola? Oczywiście, karnego. A jaki jest dobry wieczór, policja, jest pan zatrzymany. Ale o co chodzi? Ale przepraszam, to chyba jest jakieś nieporozumienie. Chyba nie z panią teraz rozmawiamy, prawda? Albo wyjdziesz, albo cię weźmiemy za fraki i narobimy wstydu, rozumiesz? Dobra. Wiesz, misiu, ja bym chciała być jakąś taką naszą Dodą, Elektrodą, albo najlepiej Wiktorią Beckham. Ona jest taka ładna, taka bogata. No słuchaj, kociu, ale jak ty byś miał tyle pieniędzy, to ja bym cię w domu wcale nie zastał. Tutaj cały czas po jakichś tam salonach urody, maseczki, jakieś tam paznokietki. Kiedy ja bym cię widział? No misiu, no ja bym była przecież piękna dla ciebie. No tak, a ja w sumie też mógłbym być jakimś kilkazynem, nie? No ty jesteś taki przystojny. I rusza się policja. Jezus, to jest. O co siadaj, spokojnie, ręce, ręce do tyłu. Ale jaśnie, o co chodzi, panowie? To nie ja go pobiłem, ja go nie biłem. Pani władza, ale ja naprawdę o niczym nie wiem, co pan do mnie mówi. Ja nie znam żadnego Adriana, ani nie miałem nic z nim wspólnego nigdy. Posłuchaj, cwaniaczku, ja ci powiem, jak to było. Adrian ze swoimi kumplami zlali cię, podbił ci oko, jak widać. A ty co? Wziąłeś swoich chłopaczków i skończyło się tak, jak się skończyło. Tylko ja chcę wiedzieć jedno. Kto dźgał nożem, kto załatwił Adriana? Pani władzo, to nie byłem ja. To wszystko uknął Jaro. Ktoś powiem wszystko bez ściemy. To na pewno nie byłem ja. To był Jaro. Jaro? Tak. To on to wymyślił. Tak, to było. No i co twój ptaszek śpiewa? Pucuje, że jakiś Jaro. A to się dobrze składa, bo mój to samo śpiewa. O, w jedną nutkę grają. Tak, obaj na Jaro. Ale wiesz, że dopóki go nie znajdziemy, to wy też siedzicie po uszy. Tak?
Wiesz, gdzie może być? Sam zastanawiam się, skąd w młodych ludziach może być tyle agresji, tyle nienawiści. Tym bardziej, że to nie jest sporadyczny wypadek, nie jest jedyny wypadek, bo tych takich sytuacji jest, słyszy się w środkach medialnych, aż tyle nienawiści, żeby dla leżącego chłopaka wbijać nóż, zadawać ciosy. Nam też trudno odpowiedzieć na to pytanie zadawane przez ojca zamordowanego Adriana. Właściwie nie wiadomo, skąd takie bestialstwo i taka agresja. Na to pytanie może państwo potrafią odpowiedzieć, może nam pomogą udzielić tej odpowiedzi. Ale główny cel naszej publikacji to poszukiwanie jednego ze sprawców. Ilu w ogóle było sprawców przy tej tragedii? Już w tym momencie można powiedzieć, że niemal natychmiast, w kilka dni po dokonaniu tego przestępstwa, zostało zatrzymanych kilka osób, które podejrzewaliśmy o udział w tej sprawie. Niestety na wolności pozostał Jarosław Ostrówka. On praktycznie prawie natychmiast po tym zabójstwie zaczął się ukrywać. Więc dzisiaj podejrzewamy, że może przebywać w środowiskach kibiców na terenie kraju, ale w związku z otwartością granic nie wykluczamy również, że może przebywać w jednym z krajów Unii Europejskiej. Dlatego też chcielibyśmy zaapelować do telewizji, szczególnie telewizji Polonia, o kontakt w tej sprawie. Być może ktoś z nich, ktoś z telewizji widział go, może wskazać miejsce przebywania. Tak jak już wielokrotnie zwracaliśmy się właśnie do telewizów, telewizji Polonia, stamtąd mieliśmy wiele sygnałów, tak i tym razem szczególnie do nich się zwracamy. Tutaj znamiennym jest, że ten człowiek do czasu tego tragicznego zdarzenia nie miał przeszłości kryminalnej. Pokazujemy poszukiwanego Jarosława Ostrówka państwu na zdjęciach z nadzieją, że dotrą do Policji Podlaskiej informacje i ten młody człowiek za tą potworną zbrodnię stanie przed sądem. Nieraz dokumentowałem państwu w naszym magazynie, że profesja właściciela kantoru bądź jego pracownika należy do najbardziej niebezpiecznych w kraju. Teraz chciałbym państwu przedstawić tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w styczniu tego roku w Sosnowcu. No to co, dzięki. No, cześć. Słuchaj, a może wejdziesz do mnie na kawę, co? A wiesz, zrobiło się już późno. Żona czeka z obiadem. A może innym razem, co? No dobra, dobra. To co, widzimy się za tydzień? Tak, dobra, za tydzień. Zamknąłem kantor w Dąbrowie Górniczej i pojechałem do Sosnowca, do kolegi. Chwilę z kolegą rozmawiałem. On nie był samochodem, więc podwiozłem go do niego do domu i w drodze powrotnej pojechałem do siebie, do mieszkania. Gdzie pani podjechała? Ja tu zarezerwowałem to miejsce. Przecież czym pan tutaj chce, przepraszam bardzo, parkować? No chyba nie rowerem, no zarezerwowałem to, po to tu stoję, nie? Czy niech się pan nie denerwuje. No. Dobrze, odjeżdżam. Zadzwoniłam do niego około godziny 16. Zapytałam, co słychać w kantorze i o której będzie w domu. Powiedział, że będzie tak jak zwykle około godziny 18.30. Może była godzina 18.20 i faktycznie podjechał pod blok, szukał miejsca na parkingu. Zatrzymał się chwilę przed blokiem. W momencie, kiedy parkowałem samochód, zobaczyłem postać w niebieskiej kurtce, w kapturze. Broni nie widziałem, ręce miał złożone. Karolina, słyszałaś to? Nie. Coś się stało. Ojciec wjechał w samochód sąsiada. Biegnij szybko na dół, coś mu się stało.
przez moment straciłem przytomność i samochód po prostu wolno, już nie zahamowałem, tylko uderzył w samochód sąsiada. Tata, o Boże! A gdy wybiegłam z klatki, zobaczyłam, że faktycznie samochód uderzył w inny pojazd. Zbiegłam do samochodu, do taty. Szyba była rozbita. Co się stało, Krzyż? Mama, Sada, cię nie odzywa! No dzwoń po karetkę, no szybko! A mąż siedział w pasach zapięty, zalany krwią. Krew tryskała z ucha, z nosa. Odpiłam go z pasów, mąż chciał wysiadać z samochodu, bo był taki na pół przytomny. Panowie, czy on jest przytomny? Proszę powiedzieć, jak to się stało. Mówi pan, ja dokładnie tego nie widziałam, bo byłyśmy z mamą na górze i tylko zobaczyłam, że tata podjeżdża. Zawsze parkuje tutaj pod klatką i... No i zbiegłyśmy na dół, zobaczyłyśmy, że coś się stało. On dobił do drugiego samochodu, ja nie wiem, może zasłabł. Z początku w ogóle to nawet lekarz, który mieszka u mnie w klatce i też zszedł na dół, to był przekonany, że dostałem kijem czy czymś takim twardym w oko. Dopiero w szpitalu po prześwietleniu lekarz powiedział mi, że do mnie strzelano. Drogówka wszystko pomierzyła. Ja byłem pewien, że to jest wypadek. Nie, no mnie to od razu wszystko wydało się podejrzane. No tak, szyba boczna stłuczona, pełno krwi, a jednak uderzenie było z przodu. Nie, no a poza tym to facet naprawdę miał szczęście, że przeżył. No, to prawdziwy cud. Bardzo panu przepraszam, że tak długo to trwało, ale proszę bardzo. No to cudo. No to skąd mu to wyjęliście? Otwór wlotowy znajduje się koło nosa. Kula przeszła koło oczodołu, odbiła się od skroń, a wyciągnęliśmy w okolicach migdałów. To niesamowite. Jak się czuje pacjent? Pacjent jest w stanie stabilnym, nic nie zagraża teraz jego życiu. Możemy go zobaczyć. Tak, ale za momencik. Poczekajcie, ja wam to spakuję i przyjdziemy razem. Jest teraz na sali zabiegowej. Już. Poprawiam tu sako, żeby było wygodniej. Hej, panie Krzysztofie, jak się pan dzisiaj czuje? No, dziękuję. Coraz lepiej. Panowie z policji chcieli z panem porozmawiać. Pani Kasiu, zostawimy panów na chwilę. No więc jak to było, panie Krzysztofie? Wie pan, właściwie to ja niczego nie pamiętam. Podjechałem jak zawsze pod dom, żeby zaparkować. Pamiętam tylko, że gdzieś tam naprzeciwko samochodu wyszedł jakiś człowiek w kapturze na głowie. Ręce miał tak jakoś wysoko i to wszystko. A ile panu ukradli pieniędzy? A wie pan, że właściwie to nic nie zginęło. A to nie był pierwszy napad na mnie. W 2004 roku w Mikołaja zostałem napadnięty, ale to już na miejscu, w kantorze. To sprawca użył paralizatora. I nauczyłem się od tego czasu, żeby pieniądze nosić przy sobie w kamzelce, a napastnik pewno pomyślał, że może one są w plastikowej torbie, którą miałem na tylnym siedzeniu, ale tam nic nie było, tam jakieś pieczątki miałem, papiery. Także żona mówiła, że właściwie nic nie zginęło. Proszę pani, proszę powiedzieć, bo mamy jeszcze rysownika, w każdej chwili możemy zmienić. Czy to jest na pewno ten mężczyzna, którego pani widziała? Nie, jest wszystko dobrze, wygląda dokładnie tak, jak go widziałam. To jest bardzo dobry rysunek. Może coś jeszcze sobie pani przypomina? Nie, no nic poza tym, co już powiedziałam. Podjechałam pod klatkę, chciałam zaparkować. Tam stał ten mężczyzna, powiedział, że nie mogę, bo on tu będzie za chwilę parkował. Zapytałam czym, bo nie było żadnego samochodu wokół, nie widziałam. Powiedział, no przecież nie rowerem, no to już nie miałam o czym z nim rozmawiać, po prostu odjechałam w inne miejsce i to wszystko.
To dziękujemy pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. No dla mnie to oczywiste. To jest ten facet, który strzelał do Krzysztofa. No musiał czekać na niego pod bramą, kiedy ten jeszcze zamykał kantor. Cześć Krzysiu. No, cześć. Jak u ciebie dzisiaj interesy? Kiepski dzień dzisiaj. Jeden ruski wziął parę dolarów i na tym koniec. A wiesz, u mnie dzisiaj było nie najgorzej. Ale może byśmy gdzieś tutaj siedli, co? Pogadali? Nie, wiesz co, spieszy mi się dzisiaj. Ja nie mam samochodu. Podrzuciłbyś mnie do domu? No, nie ma sprawy. Poczekaj, ty na Kościelnej? No. No to chodź. To miejsce? Tak, zawsze tutaj się spotykamy. Wtedy też tutaj przyjechał. Pogadaliśmy parę minut. No, chciał nawet, żebyśmy gdzieś przysiedli, ale spieszyło mi się. Poprosiłem, żeby mnie podwiózł do domu, bo nie miałem samochodu. No, wsiedliśmy i pojechaliśmy. Nie zauważył pan? Może go ktoś śledził? Nie, no skąd? Nie widziałem nikogo. Wysiadłem, a on pojechał sobie dalej prosto do domu. Karolina, słyszałaś to? Nie. Ojciec wjechał w samochód sąsiada, biegł szybko na dół, coś mu się stało! Po napadzie zmieniło się dużo już, nie wiem, chociażby to, że tata w chwili obecnej nie pracuje, nie może. Więc bardzo dużo czasu spędzamy wspólnie, starając się jakoś podnieść nawzajem na duchu, pomóc sobie. Pan Krzysztof właściwie cudem po raz drugi uratował własne życie. Jak już mówiłem, praca w kantorze to zawód wysokiego ryzyka. Pan Krzysztof myśli o zmianie profesji. Życzymy panu dużo zdrowia, ale w tej chwili to właściwie najważniejsze, żeby zająć się tym, który próbował w styczniu pana Krzysztofa zamordować. Tak, oczywiście. Publikowany portret pamięciowy w pierwszej wersji założyliśmy, że może być to portret sprawcy tego zdarzenia. Jednak również w drugiej wersji zakładamy, że może być to świadek, który do tej pory z różnych przyczyn, z uwagi na przykład na to, że się bał, nie zgłosił się jeszcze na policję. Ponieważ w tej sprawie mamy bardzo wiele znaków zapytania, prosimy serdecznie wszystkich widzów o to, aby wszyscy państwo, którzy ewentualnie w dniu 24 stycznia 2006 roku byli w Sosnowcu przy ulicy w pobliżu Harcerskiej, w pobliżu numeru 1, widzieli cokolwiek słyszeli o tym zdarzeniu, gdzie oddano strzał na parkingu osiedlowym do Krzysztofa K., prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu. Na koniec programu niestety nie mam dla państwa i dla nas dobrych wieści. Otóż ze względu na święto w najbliższy czwartek, a później Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zobaczymy się z państwem dopiero za miesiąc, 6 lipca. Z przykrością o tym państwa informuję, licząc na obecność za 4 tygodnie.